Cześć! Z tej strony Kamil, wtorek 18, kolejna kryptowiedza przed nami. Zaczynamy! To, co oglądacie, to jest pierwsza kryptowiedza w 2020 roku i tak jak powiedziałem w kryptopracówce, chciałbym, żeby te kryptowiedzy jeszcze były konkretniejsze, jeszcze z większym, konkretniejszą wiedzą, przekazem i wartością, bo to właśnie chciałbym usłyszeć, gdybym siedział po drugiej stronie. Więc w kryptowiedzy co jakiś czas będę poruszał temat konkretnych projektów i to nie będą projekty, które znacie, które możecie przeczytać o nich na pierwszej stronie CoinMarketCap, to będą projekty, które są gdzieś tam daleko ukryte i pojawiają się w takich miejscach jak 4chan, w takich miejscach jak Reddit na niektórych wątkach. I to są projekty, które są w pewnym sensie wyjątkowe, bo pokazują całkowicie inne, nowe podejście do rynku kryptowalut, tworząc modele biznesowe, które bezpośrednio wdrażają i dostarczają wartość również inwestorom posiadającym token. Więc dzisiaj powiem Wam o kilku takich projektach, konkretnie, szybko i to, co jest bardzo ważne. Inwestycje na tak wczesnym etapie w takie firmy są bardzo, bardzo ryzykowne. To jest już największej klasy ryzyko. I nie usłyszycie tutaj ode mnie, czy moment aktualny jest dobrym momentem wejścia. Ja Wam będę przedstawiał projekt firmy, które pojawiają się w tych najciekawszych miejscach w sieci, które już kilka razy zostały tymi miejscami, które promują bardzo wcześnie wartościowe projekty, jak Synthetix, jak Quant, jak inne tego typu kryptowaluty. Więc nie przedłużając dzisiaj, przechodzimy konkretnie. Go! Pierwsza kryptowaluta pojawiła się już jakiś czas temu w kryptowiedzy. I to jest kryptowaluta VID. To jest kryptowaluta, już o której mówiłem, o której można przeczytać, której w tym momencie 4chan za bardzo nie lubi, a w momencie, w którym dobijało do 35 centów, wszyscy o tym pisali, wszyscy się hajpowali. Gdy w tym momencie wrzucicie wątek o VID na 4chan, to zaatakują Was trolle i zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. VID dlatego pojawia się w tym filmiku, dlatego że od momentu nagrania mojego ostatniego materiału do teraz VID rozwinęło się bardzo, bardzo mocno. Rozwój VID możecie śledzić na VID dashboard i tak naprawdę tam jest wszystko. Z tego dashboardu można przeczytać, ile mniej więcej w tym momencie firma zarabia, ile ma klientów, czy jest wzrost co do po prostu użyteczności. VID w ostatnim czasie ogłosiło partnerstwo z Fantomem. VID w tym momencie jest w okolicach 2 milionów market cap. VID ogłosiło partnerstwo z Fantomem, które wspólnie mają jakby w 2020 roku złapać klientów takich konkretnych z różnych takich, można powiedzieć, oni to nazwali jako klienci tacy branżowi i tacy government, czyli tacy takie rządowe nawet, jakieś różne partnerstwa. Jeżeli wejdziecie sobie na VID dashboard, to właśnie zobaczycie, jak ten projekt świetnie się rozwija, jak z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej tych walidacji, czyli potwierdzeń dokumentów. I zacząłem się zastanawiać, ok, Bitcoin zawsze miał taką możliwość, aby w pewnym sensie potwierdzać dokumenty, czyli potwierdzać zgodność z oryginałem na blok. W momencie, gdy zacząłem szukać odpowiedzi, bo bardzo często to się pojawia właśnie jako zarzut dla VID, że VID jest projektem, który nie jest niczym wyjątkowym, bo Bitcoin i Ethereum to wszystko można robić. To, co jest ciekawe w VID, to według mnie, co tutaj najbardziej zagrało, to, że VID po raz pierwszy zrobiło świetne UX, User Experience. Nie liczy się to, co ty dostarczasz na rynek, ale liczy się to, w jaki sposób ty opakujesz i wytłumaczysz to klientowi. VID zrobiło to bardzo dobrze. Korporacje, przeogromne korporacje, warte na miliardy, nawet już w tym momencie można zauważyć wtyczkę VID na ich stronach. Airbus tak samo. To są ogromne firmy, które z tego korzystają i coraz więcej jest tych walidacji. VID w 2020 roku ma ogłosić zamianę tokenów utility na security. W tym momencie VID zarabia około 150-200 tysięcy dolarów miesięcznie. Jak sobie porównacie z innymi kryptowalutami, nawet top 100, to tam nikt nic praktycznie nie zarabia, więc to jest naprawdę ciekawa pozycja, ale również pamiętajcie, że jest ogromnym ryzykiem.
przechodzimy dalej. Kolejna kryptowaluta, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest tak zwany Litecoin, jakoś tak. Co ciekawe, pamiętacie, gdy opowiadałem Wam o grubasie fantomowym, którego śledziłem, którego tak dobrze trafia z fantomem, on jakiś czas temu miał Litecoina i z niego uciekał, kapitulował. Dlaczego? Zacząłem sobie zadawać pytanie, miał go naprawdę dużo, był w pierwszej dziesiątce Litecoina i zaczął z niego uciekać. Zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego? Gdy wszedłem w szczegóły, okazało się, że Litecoin miał odpalić swój mainnet, ale ten mainnet tak naprawdę nie wyszedł. Mają problemy techniczne, z którymi walczą. Dlaczego Wam mówię o Litecoinie, który ma problemy? Dlatego, że właśnie w tym momencie powinniśmy się nim zainteresować. Dlaczego? Dlatego właśnie, że te problemy sprawiły, że bardzo duży inwestorzy zaczęli z niego uciekać. W tym momencie Litecoin jest w okolicach 500-600 tysięcy dolarów market cap i co ciekawe, Litecoin nie jest firmą wydmuszką. Litecoin Energy jest to firma z Niemiec, która jest już w setce, w ponad 100 czy nawet 400 miastach w Niemczech i świadczy rozliczenia energii. Litecoin blockchain ma być swego rodzaju rozwiązaniem dla tego biznesu. Litecoin Energy, firma matka, tak naprawdę można powiedzieć, rozwija się bardzo dobrze, przynosi milionowe zyski i Litecoin blockchain ma być rozwiązaniem, które sprawi, że Litecoin Energy stanie się jeszcze łatwiejsze, jeszcze lepsze i tak naprawdę to są dwa światy, które mają być położone. W advisorach, w teamie są super mocne osoby i tylko to, że ten Litecoin zaczął mieć tak mocne problemy, to okazało się, że inwestorzy zwątpili i zaczęli go sprzedawać. Bardzo ryzykowna inwestycja, bo po raz kolejny ostatnio coś się wysypało im, ale oni nadal pracują, oni chcą rozwiązać te problemy. I czasami taka transparentność jest o dużo lepsza niż mówienie i wmawianie, że wszystko jest ok. I pamiętajcie, że to jest ogromne ryzyko tutaj z Litecoinem, ale miejcie go na uwadze i bierzcie go pod uwagę jako potencjalny moonshot w 2020 roku, bo wydaje mi się, że może jeszcze wiele osób zaskoczyć. Nie przedłużając, dajcie znać, co sądzicie o Litecoinie. Przechodzimy dalej. Chciałem opowiedzieć o kolejnej kryptowalutach, ale myślę, że nie chcę tutaj przedłużać tego formatu kryptowiedzy. W kolejnych kryptowiedzach usłyszycie o kolejnych takich perełkach, które gdzieś tam się czają i są wyjątkowe z racji na swój model biznesowy, bo z racji na to, że faktycznie przynoszą zyski już na tak wczesnym etapie. Więc tak jak obiecałem, chcę, aby ten 2020 był jeszcze bardziej konkretny, żebyście usłyszeli tu jeszcze więcej bardzo wartościowej, prawdziwej i fajnej wiedzy. Kończymy ten odcinek. Dzisiaj było o VID, VIDT oraz o Litecoin. Nie przedłużając teraz, do zobaczenia w kryptowiedzy. Piątek, 18. Pamiętajcie, do zobaczenia. Cześć!